czwartek, 15 lutego, w sali gimnastycznej PSP nr 3 w Kozienicach odbył się etap gminny 46. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Ma za zadanie przede wszystkim wśród młodzieży poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z ochroną przeciwpożarową, z ochroną środowiska, z ratownictwem medycznym, tymi wszystkimi elementami, które z punktu widzenia społeczności naszej poszerzają wiedzę. Do tego dokładamy również prewencję pożarniczą, jak również wiedzę i historię całego ruchu pożarniczego. Mieliśmy zgłoszonych 62 uczestników, natomiast z punktu różnych powodów, przede wszystkim zdrowotnych, dzieci uczestniczyło 42 osoby. 42 osoby podzielone były na dwie grupy wiekowe, od pierwszej do czwartej grupy pierwsza kategoria wiekowa, a druga od piątej do ósmej. Po przywitaniu przybyłych przez komendanta gminnego OSP Wiesława Krześniaka i wyjaśnieniu kwestii organizacyjnych uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów. Zakres pytań był zróżnicowany i obejmował całokształt szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Dzieci musiały przede wszystkim wypełnić test i w grupie pierwszej było to 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. W grupie drugiej miały 30 pytań, również test jednokrotnego wyboru. Na to miały 40 minut i po teście była zliczana ilość punktów i 5 najlepszych osób, które udzieliło najwięcej pozytywnych odpowiedzi, przechodziły do etapu drugiego, gdzie już była ta wiedza również praktyczna i umiejętnościowa z wiedzy i umiejętności dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała trzyosobowa komisja w składzie. Przewodniczący Mieczysław Jelonkiewicz, wiceprezes zarządu oddziału gminnego OSP, Wiesław Krześniak, komendant gminny OSP, Jarosław Różański, wiceprezes zarządu oddziału gminnego, Mateusz Zielony, sekretarz oddziału gminnego oraz Cezary Adamiec i Wiktor Czubaj z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Laureatów poznaliśmy po kilkugodzinnych zmaganiach. W oficjalnym podsumowaniu konkursu uczestniczyła zastępca burmistrza Dorota Stępień. W imieniu burmistrza, który sprawował honorowy patronat nad wydarzeniem, przekazała ona gratulacje uczestnikom i organizatorom konkursu, a laureatom życzyła powodzenia w kolejnym etapie zmagań. W młodszej kategorii wiekowej uczniowie klas 1-4 do etapu powiatowego awansowali przedstawiciele dwóch szkół. Pierwsze miejsce zajął Kacper Hołuj z PSP nr 4, druga była Lena Dyga ze Świerży Górnych, trzeci Filip Grudzień z Kozienickiej Czwórki, a dwie kolejne lokaty zajęły dziewczynki z PSP w Świerżach, Nela Kowalska i Alicja Zielona. W gronie starszych uczniów z klas 5-8 najlepszy wynik uzyskał Julian Domagała z PSP nr 1, drugi był Jakub Połeć z PSP nr 4, a trzecie miejsce zajęła jego szkolna koleżanka Oliwia Malczenko. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się także Wiktoria Woźniak z PSP w Brzeźnicy oraz Marcel Spyra z Kozienickiej Jedynki. Każdy z laureatów otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Kozienice oraz pamiątkowe dyplomy. Były też upominki dla pozostałych uczestników turnieju. Specjalne podziękowania za organizację turnieju otrzymali dyrektor PSP nr 3 Agnieszka Woźniak i nauczyciel tej szkoły Sławomir Żak. Piątka najlepszych z obu kategorii wiekowych będzie reprezentowała naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które zaplanowano na 14 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.